Rozpoczął się ostatni tydzień kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta robią co mogą, aby przekonać do siebie wyborców. Prezydent Andrzej Duda podpisał z Krajową Radą Izb Rolniczych umowę programową. Rola polskich rolników dla naszego państwa i dla naszego społeczeństwa jest nie do przecenienia. To oni zabezpieczają jeden z ważnych sektorów bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa społecznego, a mianowicie bezpieczeństwo żywnościowe. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się do członków samorządu rolniczego o udział w wyborach prezydenckich. Wieś polska i politycznie zróżnicowana również jest, ale niech zawsze dostrzega wartości, które jej kandydaci reprezentują. Bo te wartości są dla nas były i będą ważne zawsze. Dziś prezydent Duda rozmawiał także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Dobra rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą na temat reakcji NATO na COVID-19 i przygotowań do ewentualnej drugiej fali pandemii. Dyskutowaliśmy o obronie sojuszniczej i znaczeniu więzi transatlantyckiej w nieprzewidywalnych czasach. Rozmowa prezydenta Polski z sekretarzem generalnym NATO to element przygotowywanego spotkania Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To jest wizyta, która podkreśla wagę sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedziała europoseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. Prezydent Polski Andrzej Duda będzie pierwszym przywódcą, z którym spotka się prezydent USA od wybuchu pandemii. Polska w tej chwili jest wskazywana jako kraj sukcesu, sukcesu ekonomicznego, sukcesu społecznego i sukcesu w dziedzinie bezpieczeństwa. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się natomiast z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Najważniejsze jest to, żeby chronić każde miejsce pracy. To jest absolutny fundament w tych trudnych czasach. Tydzień temu Rafał Trzaskowski zarzucił rządzącym, że z powodu epidemii milion osób straciło pracę. To jednak kłamstwo. Milion osób to ogólna liczba bezrobotnych w Polsce. Komitet wyborczy Andrzeja Dudy złożył w tej sprawie pozew wyborczy do sądu, ale ten oddalił wniosek. Zdaniem sądu wypowiedź Trzaskowskiego nie była nieprawdziwa, tylko co najwyżej nieprecyzyjna. W dniu jutrzejszym zostanie złożona apelacja i liczymy, że w apelacji sąd będzie odnosił się do stanu faktycznego, czyli zdania, które zostało wypowiedziane w dniu 14 czerwca 2020 roku na wiecu we Wrocławiu, a nie interpretując to zdanie, tworzy nową konstrukcję wypowiedzi i dopiero ją ocenia. Oświadczył poseł PiS i pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Krzysztof Sobolewski. Koalicja Obywatelska brnie jednak dalej. Andrzej Duda przegrał proces nie tyle z Rafałem Trzaskowskim. Andrzej Duda przegrał proces dzisiaj z milionem bezrobotnych w Polsce. Robert Biedroń zarzucił Koalicji Obywatelskiej i Rafałowi Trzaskowskiemu brak programu wyborczego. Wszedłem dzisiaj rano na stronę Rafała Trzaskowskiego, bo chciałem porozmawiać o jego programie. Znalazłem tam spot, w którym Rafał Trzaskowski pokazuje papugę, pokazuje psa, ale ani słowa nie mówi o programie. Nie znajdziecie państwo ani słowa o programie Rafała Trzaskowskiego. Swój program dla niepełnosprawnych przedstawił dziś Szymon Hołownia, a Krzysztof Bosak z Konfederacji agitował w Iławie. Wezwał rząd do zniesienia podatku wodnego. Tak zwana opłata denna to podatek płacony za użytkowanie gruntów podwodnych. Płacą go na przykład właściciele przystani i plaż. Samo istnienie tego podatku jest swego rodzaju kuriozum. Wybory prezydenckie odbędą się w najbliższą niedzielę. Na największe poparcie w pierwszej turze może liczyć obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda.